5G jest nową generacją systemów telekomunikacyjnych, ale ze wszechmiar jest to inna generacja niż te, które mieliśmy do tej pory. 5G to coś w rodzaju YouTube'a dla rynku dostarczania kontentu. 5G dramatycznie obniża próg wejścia dla wielu graczy, którzy do tej pory byli zablokowani czy to wysokimi kosztami budowy sieci, czy to wysokimi kosztami opłat licencyjnych przed korzystaniem i monetyzacją z usług, które mogli budować w oparciu o tą sieć. W kontraście możemy porównać to podejście z klasycznym modelem, w którym content jest dostarczany przez ogólnokrajową stację telewizyjną. Nie znam młodych osób, które by korzystały bardziej z oglądania telewizji niż z wyboru wielości i czerpania z wielości kanałów dostępnych na YouTubie. Open RAN przede wszystkim pozwoli obniżyć drastycznie koszty budowy sieci. Pierwszy operator, który zbudował sieć w modelu Open RAN, to znaczy Rakuten w Japonii, informuje o zakresie obniżenia kosztów w okolicach 30-40% w stosunku do sieci budowanej w takim modelu tradycyjnym, zwanym również Single RAN. To obniżenie kosztów jest oczywiście znane z innych dziedzin przemysłu, które obserwowaliśmy przez dziesięciolecia do tej pory. Weźmy na przykład komputery 8-bitowe. Ja lata temu w końcówce mojej szkoły podstawowej i początku liceum byłem fanem Commodore. I otóż posiadając Commodore byłem skazany na oprogramowanie od Commodore i na peryferia od Commodore. Nie mogłem pożyczyć oprogramowania od mojego kolegi, który miał Atari. Dokładnie taką samą sytuację mamy w tym momencie na rynku zabetonowanym przez kilku dostawców telco. Ich rozwiązania nie są ze sobą kompatybilne na poziomie pojedynczego systemu. Chodzi o to, aby zmienić branżę w taki sposób, w jaki tą branżę zmieniło pojawienie się modułowych komputerów klasy PC. Sprzęt był osobnym produktem, oprogramowanie było osobnym produktem. Co więcej, ten sprzęt zaczął być modularny. Pamiętamy do tej pory boom składaków, składanych komputerów PC, z których poszczególne elementy były produkowane przez wyspecjalizowane do tego firmy, a kluczem do sukcesu, poza tym odseparowaniem oprogramowania od sprzętu, było zdefiniowanie interfejsów, czyli dogadanie podstawowych parametrów, które sprawiały, że poszczególne elementy mogły ze sobą współpracować. Tym jest dokładnie Open RAN dla sieci 5G, ale jest to trend, który z powodzeniem można stosować również wstecz, to znaczy dla 4G, jak i w przód, czyli dla kolejnych generacji. No my mamy to szczęście, że w ostatnich tygodniach uruchomiliśmy w takim przedpremierowym pokazie pierwszą mobilną sieć zbudowaną w oparciu o koncepcję Open RAN, sieć 4G, u nas w naszym laboratorium w Piasecznie, no i z czego jesteśmy ogromnie dumni.